Witam Państwa, Michał Trześniewski, to jest program Wolne Głosy Zagranica. Dzisiaj popatrzymy na wschód, porozmawiamy o tym, co dzieje się na Białorusi, a jest z nami pan Mirosław Kapcewicz, prezes Fundacji Młode Kresy. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze i dzień dobry państwu. Andrzej Poczobut trafił na pół roku do karceru, na pół roku do izolatki. O tym ostatnio poinformowała jego żona Oksana Poczobut na Facebooku. Przypomnę, myślę, że większość państwa o tym wie, ale mimo wszystko przypomnę, Andrzej Poczobut to znany dziennikarz, polski dziennikarz o obywatelstwie białoruskim. To także znany działacz Związku Polaków na Białorusi, który w lutym tego roku został skazany na 8 lat pozbawienia wolności za rzekome podżeganie do konfliktów, za namawianie krajów do nakładania sankcji na Białoruś i tak dalej, i tak dalej. Generalnie te zarzuty są mocno wydumane. Natomiast jak wygląda w tej chwili sytuacja Andrzeja Poczobuta? Sytuacja Andrzeja Poczobuta jest bardzo ciężka, jest bardzo skomplikowana, gdyż moim zdaniem reżim Aleksandra Łukaszenki to, co robi teraz, robi celowo, żeby zniszczyć Andrzejowi zdrowie, ale także wydaje mi się, że mogą mieć taki plan, żeby niestety odebrać mu życie. Dlaczego tak uważam? Dlatego, że tak jak pan redaktor przed chwilą wspomniał, Andrzej przez 6 miesięcy, najbliższych miesięcy, będzie się znajdować w karcerze. Żeby nasi widzowie zrozumieli, jak to wygląda, to ci, którzy mieszkają w Warszawie albo niebawem zamierzają udać się do Warszawy, to zachęcam do odwiedzenia Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, które się znajduje na Rokowieckiej. Tam też są karcery, tam też miejsce, w których były przysłuchiwani polscy bohaterowie, tacy jak Witold Pilecki na przykład. I tam dokładnie można zobaczyć, w jakich warunkach będzie się znajdował Andrzej Poczobut. Żeby też lepiej zobrazować te warunki, to powiem to, co napisała Oksana Poczobut, czyli żona polskiego dziennikarza, a mianowicie to, że on, przebywając tam przez 30 dni, skarżył się na to, że jest tam zbyt zimno. W lato, w takie upały, jakie są teraz, jest tam zimno, a służba więzienna celowa na przykład nie daje, może nie dawać ani poduszki, ani kołdry, tak, żeby uprzykrzyć życie człowiekowi. Plus on ma problemy zdrowotne. Te problemy zdrowotne nie wzięły się tak naprawdę od dzisiaj albo od momentu, kiedy on trafił do więzienia, tylko istniały jeszcze wcześniej w postaci nadciśnienia oraz choroby serca. Andrzej ma zaburzenie rytmu serca. I o tym, czy on pójdzie do izolatki więziennej, miał zdecydować lekarz. I pierwszy lekarz, który jest też raczej pracownikiem tego więzienia, miał chyba sumienie i nie zrobił tego, nie podpisał tego dokumentu, ponieważ Andrzej miał podwyższone ciśnienie 190 na 140 oraz miał zaburzenia rytmu serca. Natomiast w dniu kolejnym znalazł się inny lekarz, pseudolekarz, można tak to nazwać, któremu już taki stan zdrowia Andrzeja Poczobuta odpowiadał. I on podpisał odpowiedni dokument i teraz, tak jak mówiłem przed chwilą, Andrzej zostanie tam skierowany. A też trzeba wspomnieć, że w tej chwili Andrzej się znajduje w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze, czyli to jest bardzo trudne, bardzo ciężkie więzienie, w Nowopołocku. Wcześniej on przybył w Grodnie, natomiast jakiś czas temu został przetransportowany do Nowopołocka. I tak samo, jak i władza PRL-owska w swoim czasie, zwłaszcza po II wojnie światowej, z takimi bohaterami, jak wspominałem, Witold Pilecki, rozprawiało się między innymi poprzez takie właśnie warunki więzienne. Jeżeli człowiek miał lepsze zdrowie, no to wtedy po prostu go likwidowali wystrzałem albo w tył głowy, albo po prostu rozstrzeliwali. Władza białoruska nie może w dniu dzisiejszym pozwolić sobie na to, żeby rozstrzelać Andrzeja. Natomiast w taki sposób próbuje go zabić i o tym trzeba mówić głośno. Czy wiadomo, z jakiego powodu Andrzej Poczobut trafił do izolatki, do karceru? Za co, inaczej mówiąc, tam trafił? Z reguły więźniowie są właśnie umieszczani w miejscach odosobnienia ze względu na niebezpieczne zachowanie wobec innych więźniów, ze względu na złe zachowanie, generalnie mówiąc. Natomiast jak władza wytłumaczyła to, jeżeli chodzi o przeniesienie do izolatki Poczobuta?
Tak, zazwyczaj tam do izolatki trafiają zwykli chuligani więzienni. Natomiast ten aspekt kompletnie nie dotyczy białoruskich więźniów politycznych. Zanim przejdę do Andrzeja Poczobuta, wspomnę o już świętej pamięci Alesiu Puszkinie, który też został zamordowany, zatorturowany przez białoruski reżim. Był całkowicie zdrowy człowiek, tak naprawdę, jak wspominają o nim działacze białoruscy opozycyjnie. I on niejednokrotnie trafiał do karceru. Przede wszystkim z jakiego powodu? Dlatego, że używał języka białoruskiego. Służba więzienna kazała mu mówić w odpowiednim języku. Ten odpowiedni język oni uważają za język rosyjski. Natomiast Aleś Puszkin był białoruskim patriotą, świadomym człowiekiem i tego języka rosyjskiego, okupacyjnego, nie chciał używać. Dlatego właśnie był to torturowany i odsyłany do karceru. W tym przypadku Andrzej Poczobut po prostu nie chciał wykonywać pewnego typu prac, które zostały zlecone przez służbę więzienną. Dlaczego nie chciał wykonywać tych prac? Dlatego, że wiedział, że to w zły sposób odbije się na jego zdrowiu. No bo też tutaj mogę wspomnieć świadectwo pewnego więźnia politycznego. Ja przypomnę w międzyczasie, że Andrzej Poczobut jest jednym z 1500 więźniów politycznych na Białorusi. Natomiast my często podajemy ten przykład Andrzeja Poczobuta. Rozmawiamy właśnie o Poczobucie dlatego, bo on jest pewnym symbolem dla polskiej strony. Dla nas to jest niezwykle ważna sprawa, ale oczywiście nie zapominamy o tym, że więźniów politycznych na Białorusi jest bardzo dużo. Około 1500 i wśród nich są ważne postacie białoruskiego życia politycznego, takie jak byli kandydaci na prezydenta, na przykład Maria Kalesnikowa, ale do tego jeszcze przejdziemy. Jeżeli chodzi o Poczobuta, dlaczego Andrzej Poczobut odmówił wykonywania pracy, za co formalnie został przeniesiony do izolatki? I właśnie, odmówił z tego powodu, że to w zły sposób wpłynęłoby na jego zdrowie i przed chwilą wspominałem relację mojego znajomego białoruskiego opozycjonisty, który znajduje się obecnie w Warszawie, w Polsce, i on wspominał to, że celowo wyłupowano ludzi, którzy mają problemy zdrowotne, na przykład problemy z sercem, takich ludzi celowo zmuszano, jeżeli nawet nie do pracy fizycznej, bo nie wszędzie ta praca fizyczna, na przykład poza koloniami karnymi, jest potrzebna i niezbędna, to po prostu zmuszali do aktywności fizycznej, do takiej aktywności fizycznej, że ludziom po prostu robiło się źle. Andrzej Poczobut zdawał sobie z tego sprawę, że tej pracy fizycznej nie udźwignie i za to w taki sposób został ukarany, czyli jako chuligan więzienny zostanie wysłany aż na pół roku do karceru. Andrzej Poczobut to oczywiście znany dziennikarz. Być może Państwo, nasi widzowie, pamiętają, jak łączyliśmy się z Andrzejem Poczobutem, kiedy to właśnie prosiliśmy go o różne relacje dotyczące tego, co dzieje się na Białorusi. Natomiast on tak szerzej został znany polskiej publiczności, polskiej opinii publicznej po tym, jak go aresztowano, a później skazano właśnie na 8 lat więzienia. Teraz jest swego rodzaju zakładnikiem w rękach białoruskiego reżimu. Natomiast jak to jest, jeżeli chodzi o mniejszość polską? Kim Andrzej Poczobut jest i był przez całe lata dla Polaków, którzy mieszkają, żyją na Białorusi? Andrzej Poczobut jest czołowym działaczem Związku Polaków na Białorusi. Jest czołową postacią wraz z Angeliką Borys, która jest prezesem tej organizacji. Pochodzi on z polskiej rodziny, o szlacheckich korzeniach i zawsze, tak jak on opowiadał, w jego rodzinie była pielęgnowana ta polskość i przekazywana następnym pokoleniom, a też nie było to łatwe w związku z tym, że Andrzej dorastał jeszcze w Związku Radzieckim, gdzie była prowadzona taka sama opresyjna polityka wobec mniejszości polskiej. Jeżeli chodzi o jego aktywność już w latach 90., początek lat 2000, to skupił się on przede wszystkim na pracy dziennikarza, ale też aktywnie uczestniczył w życiu organizacji, w życiu Związku Polaków na Białorusi. I między innymi miał pewnego typu problemy już w 2005 roku, kiedy Związek Polaków został rozbity przez władzę, sztucznie rozbity na dwie części. Wtedy odbywały się wybory w tej organizacji i władze białoruskie nie mogły pozwolić na to, żeby w jednej z największych organizacji niezależnych na Białorusi te wybory były demokratyczne. W
państwie autorytarnym wybory demokratyczne nie mogły się odbyć nawet w poszczególnej organizacji. Wtedy bronił on niezależności Związku Polaków na Białorusi i aktywnie już działał po 2005 roku w tak zwanym niezależnym albo nieuznawanym przez białoruskie władze ZPB. Następnie został on, jeżeli dobrze pamiętam, w 2011 roku umieszczony w więzieniu, aczkolwiek wtedy siedział nie tak długo, bodajże przez 3 albo 4 miesiące, za działalność, która nie spodobała się osobiście Aleksandrowi Łukaszence. Czyli napisał on artykuł do białoruskiego partyzana. To jest jeden z takich najbardziej znanych portali opozycyjnych na Białorusi. I zdaniem prokuratora tym artykułem obraził godność prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenki, za co wtedy też trafił do więzienia. Natomiast trzeba powiedzieć otwarcie, że wtedy tej wolności mimo wszystko na Białorusi było więcej. Sytuacja była ciężka. Ludzie trafiali do więzienia. Na przykład po 2010 roku większość opozycyjnych kandydatów trafiło do więzienia. Natomiast wtedy nie było aż takich represji. Można było w jakiś sposób bronić prawa człowieka. Można było w jakiś sposób obronić też Andrzeja Poczubuta. Wiem, że były organizowane też pikiety ze strony Związku Polaków na Białorusi. Wiem, że poszczególni działacze bardzo aktywnie angażowali się w ten pseudoproces sądowy, który był przeprowadzany nad Andrzejem, przychodzili. Teraz wydaje mi się, że zagrożeniem dla pewnych ludzi byłoby nawet wysyłanie listów do takich ludzi jak na przykład Andrzej Poczobut albo powiedzmy Siergiej Ciechanowski. Bo służby więzienne czytają każdy list, zanim go przekazują do więźnia. I oczywiście weryfikują, skąd on był nadany. Jeżeli był nadany na przykład z Grodna, z Mińska, jakiejkolwiek innej miejscowości przez zwykłego człowieka, to już będzie on zapisany na listę potencjalnych, nie wiem, ekstremistów, terrorystów. Na pewno Andrzej Poczobut to bardzo ważna osoba. Ja przypominam sobie, jak on przez lata łączył się z nami z terenu Białorusi i krytykował władze Łukaszenki, krytykował reżim, co oczywiście wiązało się z niebywałą odwagą i teraz za tę odwagę Andrzej Poczobut płaci swoją cenę. Natomiast przejdźmy do kolejnej sprawy. Ponad 3 lata temu odbyły się sfałszowane wybory na Białorusi 9 sierpnia. Po tych sfałszowanych wyborach Białorusini masowo wyszli na ulicę. Następnie reżim, jak to się mówi, dokręcił śrubę, wprowadził bardzo ostre represje i wiemy, jak źle jest na Białorusi. Tam jest ponad 1000 więźniów politycznych, masa ludzi, wszyscy kandydaci na prezydenta, którzy startowali przeciwko Łukaszence, teraz odbywają długie wyroki poza Cichanouską, która z kraju się wydostała i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jak zmieniło się przez te 3 lata życie mniejszości polskiej? Bo wiemy, że generalnie społeczeństwo obywatelskie, które tam jakoś się tliło, zaczynało się budować, bardzo ucierpiało. Natomiast czy można także powiedzieć, że mniejszość polska została mocno dotknięta przez działania reżimu po sfałszowanych wyborach? Ja mocno i nawet powiem najmocniej ze wszystkich, nawet mocniej niż większość białoruska, bo tutaj też muszę wspomnieć o tym, co się działo w ramach tak zwanej odwilży łukaszenkowskiej, czyli lata 2014-2020, kiedy Stany Zjednoczone już skasowały, zniosły sankcje, które zostały wprowadzone przeciwko Białorusi, przeciwko poszczególnym większym przedsiębiorstwom białoruskim państwowym. Łukaszenka oczywiście lawirował, manewrował, spotykał się z europejskimi politykami. Natomiast wobec mniejszości polskiej dalej prowadził swoją brudną grę w postaci tego, że na przykład zamknął w 2015 roku, jego urzędnicy zamknęli, ostatnie polskie przedszkole i w ramach odwilży w 2017 roku też próbował za pomocą Ministerstwa Edukacji Białorusi ograniczyć naukę języka polskiego. Czyli w tej chwili to już, że tak powiem, fakt dokonany, bo już polskich szkół na Białorusi nie istnieje. Natomiast wtedy była prowadzona nowelizacja kodeksu o edukacji Republiki Białorusi. Także możemy zrobić jeden wniosek. Jeżeli w tamtych czasach, w czasach tak zwanej liberalizacji, Polacy wciąż byli prześladowani,
to co może się dziać teraz po 2020 roku i wymienię kilka rzeczy. Między innymi mamy więźnia politycznego Andrzeja Poczobuta, jeszcze wcześniej innych działaczy powsadzano do więzienia, później wyrzucono po prostu za granicę, czyli w tym przypadku mają tak zwany wilczy bilet, nie mogą powrócić na Białoruś. Są zamykane polskie szkoły, istniały ich tylko dwie. Według danych polskiego MSZ-u nieoficjalnie na Białorusi może mieszkać od 750 tysięcy do 1 miliona 200 tysięcy osób o polskich korzeniach. To jest ogromna ilość. Władze białoruskie zdają sobie z tego sprawę. W trakcie spisów powszechnych oni tą liczbę zaniżali, ale nawet na 300 tysięcy albo jeszcze wtedy 400 tysięcy oficjalnie mieszkających Polaków na Białorusi mieliśmy dwie polskie szkoły, tak samo jak na przykład Litwini, którzy mieli 30 tysięcy osób i też mieli dwie swoje litewskie szkoły. Ale to w tej chwili my mówimy o takich sprawach związanych z edukacją, związanych też z polityką. Ja na przykład w swoim czasie nigdy nie mogłem pomyśleć, że Łukaszenka albo też służby białoruskie pójdą o krok dalej i będą uprawiać prawdziwe barbarzyństwo ze średniowiecza. On to robi teraz na Białorusi. Przede wszystkim on niszczy polskie miejsce pamięci narodowej. Najpierw zniszczył polski cmentarz w Surkątach, to jest największy cmentarz żołnierzy Armii Krajowej, między innymi tam był pochowany współautor operacji Ostra Brama Maciej Kalinkiewicz. Nic po nim nie zostało. Co gorsze, teraz niszczone są pomniki żołnierzy z wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku. I w tym przypadku muszę też wspomnieć o tym, że Białoruś idzie o krok dalej i przyjmuje pewną historyczną narrację, taką samą, jak mają Rosjanie, czyli uznają powstańców 1863 roku za terrorystów, za zbrodniarzy, a są miejsca pamięci, które upamiętniają tych powstańców. Między innymi tą tematyką ze strony białoruskiej zajmował się Witold Świętej Pamięci, Witold Taszurek. I te miejsca pamięci też są niszczone, więc ja mam takie wrażenie, że Łukaszenka chce wyrugować polskość w każdej jej postaci, żeby już nic po polskości nie zostało na tych terenach. Niestety no właśnie, taka jest rzeczywistość. Do zeszłego roku na Białorusi funkcjonowały dwie szkoły polskie, teraz już nie ma żadnej, a cmentarze są niszczone buldożerami. Tutaj stawiamy kropkę, także sytuacja Polaków na Białorusi jest coraz gorsza. Mirosław Kapcewicz z Fundacji Młode Kresy był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję panie redaktorze. A państwu dziękuję za uwagę. To był program Wolne Głosy Zagranica. Do zobaczenia jutro o tej samej godzinie. Kłaniam się, miłego dnia.